Panie Michale, pan nie śpi, pan gra. Buduje domek. Tylko nie skacz jak C6, proszę. I nie tu. Pan Piotr ma rację. Oczywiście, że z Kremla. Z Krymu i z Kremla. Bardzo podobne nazwy. Krym, Kreml. I goniec. I roszadka. I D4. Nie boimy się bicia, bo pion będzie ścieśniał. On ścieśnia. Nie można E4, jest niebezpieczne. C4 też nie za bardzo. Na C4 trzeba uważać. O jego. No to tak. Bronimy się. Bardzo dobre posunięcie. Ale ja na niego naskoczę. Rozbiję, zaryzykuję bicie. I bardzo chętnie stawiam gońca na tym polu, ponieważ nie ma D4, a mam F4. Bardzo ładnie hetman napadł tu i tu. Bardzo ładnie. Ojojojojoj. Spróbuję tak. Tak nie mogę. Dobra, bronię się tu. Bo wieża, hetman B2, wieża B1, chce zbić na B7. I bije na B7. Trudno. Nie chciałem grać goniec C4. Zagram goniec C5 i nie dam zroszować. Przynajmniej mam taką nadzieję. Na wieża B8 mam goniec F4. O! O! Na razie i tak roszady nie ma. Może C4. Wieża można było tam szachnąć.
O, Hetman B1. Zagram. Hetman B1 jest trudno bronić tam. Hetman C4, wieża B8, zabieram tamtą wieżę. Muszę szybciej grać. To jest przykład słabości czarnych pól. Jakby ktoś pytał o słabość czarnych pól, to tutaj ona widoczna jest na jak przysłowiowej dłoni. A jak król mi zbije, to będę miał się spyszna. Teraz nie zbije gońca. Teraz król mogę zagrać wieża B8, bo nie zbije gońca. Mam minutę, tylko muszę uważać. A jak mam jeszcze wieża E7, taki sprytny szach. Tu jest mat. Koło mata jest. Postawię wieżę na B1. Goniec zbroniony, a wieża na B1 ładnie stoi, chcę dać szaszka tu. Mam 39 sekund, może zdążę. Panie Michale, bardzo pomysłowo pan walczył. Bardzo. Panie Szlet, może pan się ustawić w kolejkę? Proszę się ustawić. Pani Doroto, na Lychesie ma tam pani takie szpady. To nie pomaga. Oj, dziękuję.